Dziękuję ci. Drobiazg. Pewnie myślisz, że to śmieszne. Co? Że niewidoma prosi cię o wymianę żarówki. Nie ma w tym nic śmiesznego. Lampa niby nie jest mi do niczego potrzebna, ale wolę, gdy działa. Moje oczy odróżniają ciemność od światła. Książki nie poczytam, ale przy zapalonym świetle wieczorem czuję się raźniej. To bardzo ważne, żeby tak się czuć. Żałuję, że nie mogę cię teraz zobaczyć. Daj spokój. Nic nie tracisz. A mogłabym cię dotknąć? W sensie twojej twarzy? No, możesz, jasne. Teraz poznaję świat głównie palcami. To przez dotyk tworzę sobie w głowie obrazy. Czy możesz mi pomóc i powiedzieć, jak wyglądasz? Przeciętny przedstawiciel Homo sapiens. Dwie nogi, tułów, dwie ręce, lewa i prawa, chociaż Justyna, moja siostra, twierdzi, że raczej dwie lewe. Poczucie humoru to cecha rodzinna. Podobnie jak wzrost. Średni, ale wystarczający, żeby sięgnąć do górnej szafki w kuchni. Blond włosy, czoło niestety zbyt wysokie, nos. W reklamówce kliniki medycyny estetycznej znajdowałby się na zdjęciu przed. A usta? Trzymają europejską normę. Oczy? Potrafią dostrzec to, co najważniejsze. A co jest najważniejsze? W tej chwili piękna dziewczyna naprzeciwko mnie. Dziękuję. Którą od dawna chciałem zaprosić na kolację, ale nie zapraszam, bo boję się, że odmówi. Do odważnych świat należy. A ja czuję, że nie odmówi. Agata, zjesz ze mną kolację? Z przyjemnością.